Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego kursu języka C. W tym kursie poznamy język C od podstaw, dowiemy się jaka jest struktura programu, czym są zmienne, jak działają pętle, instrukcje warunkowe. Później przejdziemy do programowania obiektowego. Na początku chciałem zaznaczyć, że ten kurs jest po pierwsze wprowadzeniem do C, ale jest też wprowadzeniem do Ogólnych zasad programowania. Więc kurs ten przeznaczony jest dla osób całkowicie początkujących, które nie znają żadnego języka programowania i nie znają żadnych koncepcji programistycznych. Jeśli wcześniej pracowałeś lub pracowałaś z innymi językami, takimi jak Java, PHP, Ruby, Swift. To ten kurs może nie być odpowiedni dla ciebie, ponieważ będę tutaj omawiał wszystkie zagadnienia bardzo powoli i szczegółowo, tak aby osoby początkujące mogły zrozumieć każdy odcinek. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do drugiego slajdu, gdzie powiemy sobie o paru podstawowych informacjach związanych z C++. A więc C++ to jest język programowania stworzony przez duńskiego programistę Bialne Stroustrup. On pierwotnie pracował nad projektem, który nazywał się C with Classes, czyli C z klasami. Z czasem ten projekt przekształcił się w C. I musimy wiedzieć, że C jest językiem ogólnego przeznaczenia. Co więcej, C jest językiem średniego poziomu. Jak wiemy, często kiedy klasyfikujemy języki programowania, klasyfikowane są one jako języki niskiego poziomu albo języki wysokiego poziomu. C, moim zdaniem, można umieścić po środku, ponieważ zawiera on elementy programowania niskopoziomowego, jak i wysokopoziomowego. Dlatego myślę, że umieszczenie go w kategorii języka średniego poziomu jest jak najbardziej poprawne. I musimy wiedzieć, że C jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania na świecie. Może w tym momencie nie jest to język numer jeden, tak jak to było parę lat temu, jednak jest on wciąż bardzo popularny, szeroko stosowany i dlatego warto się go nauczyć i z niego korzystać. Jeśli chodzi o C, posiada on parę paradygmatów programowania, to znaczy to znaczy, możemy w nim programować w różny sposób. To znaczy, może to być programowanie strukturalne, programowanie obiektowe, programowanie generyczne. Wiem, że te terminy może brzmią troszkę za wiele na początku. W każdym razie zapamiętajmy sobie to, że C++ umożliwia stosowanie paru paradygmatów programowania. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Musimy wiedzieć, że C++ jest standaryzowany przez ISO i ostatnia wersja standardu dla C++ to jest wersja 17. Kolejny standard to będzie C++ 20. Nie jest on jeszcze skończony, jest to standard, który jest w drodze. Jest teraz w tym momencie rozwijany. I widzimy kolejny slajd zintegrowane środowisko programistyczne. Do czego tutaj zmierzam? Musimy wiedzieć, że aby tworzyć programy w C++ musimy je w czymś pisać. To jest naturalne, więc potrzebny będzie nam jakiś edytor. Może to oczywiście być zwykły notatnik i dodatkowo do niego potrzebny nam będzie kompilator. Możemy sobie jednak nieco uprościć życie i właśnie skorzystać z IDE, czyli ze zintegrowanego środowiska programistycznego. I na rynku dostępne są różne środowiska programistyczne, na przykład może to być NetBeans, Eclipse, CodeBlocks, Visual, Visual Studio, DevC, który był swego czasu bardzo popularny. My w tym kursie będziemy korzystać z, ze środowiska CodeBlocks. Chciałem jeszcze podkreślić na początku, że IDE to środowisko programistyczne, nie jest to kompilator. Kompilator jest dodatkiem instalowanym przy środowisku programistycznym, jednak te terminy nie są równoważne. Dobrze, przejdźmy do instalacji CodeBlocks. Na stronie codeblocks.org przejdźmy do, przejdźmy do sekcji Downloads. Następnie wybierzmy tę opcję. I mamy tutaj różne możliwości, jeśli chodzi o instalację w przypadku systemu Windows. To tak samo dla systemu Linux oraz Mac którą opcję powinniśmy wybrać. Chciałem wam powiedzieć, abyście nie instalowali tej pierwszej wersji z góry, to może być taki naturalny odruch, ponieważ nie zawiera ona kompilatora. Musimy zainstalować tę wersję, która zawiera MinGW i ta wersja domyślnie zawiera kompilator GCC. Jest to bardzo ważne. Możemy tutaj przejść do SourceForge'a. I zacząć pobieranie. Ja wcześniej pobrałem już ten plik, ważono około 90 MB, i teraz go sobie tylko zainstalujemy. Wybierzmy dalej. Zgadzamy się. Zainstalujmy wersję pełną, tak aby wszystkie potrzebne wtyczki narzędzia były gotowe. Ja zainstaluję na partycji D. Po zakończonej instalacji jesteśmy pytani, czy chcemy uruchomić CodeBlocks. Wybierzmy tak. I tu jesteśmy pytani o powiązania dla plików C lub C. Wybierzmy trzecią opcję. OK. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, która jest dość częstym problemem w przypadku CodeBlocks, to znaczy czasami CodeBlocks nie potrafi rozpoznać kompilatora. Przejdźmy do ustawień. Wybierzmy kompilator. Następnie. To chain executables um, i on szuka w tym miejscu kompilatora. Wybierzmy auto detect i on został domyślnie zlokalizowany w tym miejscu, ponieważ nie instalowałem CodeBlocks na partycji C, więc po prostu musieliśmy zaktualizować tutaj naszą ścieżkę. Ok, ok. Teraz już kompilator jest podpięty do CodeBlocksa. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie utworzymy sobie pierwszy projekt w C ⁇